Zapraszamy na sentymentalną podróż do lat młodości. Pierwsza miłość. Jakie on jest piękne. Pierwsze wakacje. O mój Boże. Pierwszy strach. To pewnie to był jakiś koszmar w ogóle. To tylko niektóre ze wspomnień, o jakich opowiedzą nasi goście. Podpytamy, gdzie i z kim po raz pierwszy wypili alkohol. Ten pierwszy kontakt z alkoholem jeszcze jest przede mną. Kim chcieli być, jak dorosną? Oczywiście chciałem być księdzem, bo to bardzo efektowne. I kto był ich największym idolem? Anioki Charlie'ego. Zapraszam na program Mój Pierwszy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się środkom lokomocji naszych gości. Składak, damka czy tandem? No właśnie, pierwszy rower to niezatarte wspomnienie. Zatarte, a właściwie starte, to były tylko kolana i łokcie. Czy nasi goście pamiętają, jak wyglądał ich pierwszy jednoślad? Rowerek? Oczywiście, że pamiętam. Och tak, mój pierwszy rowerek. No to takich rzeczy się nie zapomnę. Nie miałem roweru. U nas rowerki były przechodnie. No, na komunie dostałem zegarek, a chciałem rower. Nie, ktoś dostał nowy na komunie, tak pamiętam to, BMX. Pierwszy rower to był jeszcze przed komunią, tak. Pierwszy mój rower to był Pelikan. To był oczywiście Pelikan. Pelikan. Bobo. Koloru czerwonego. Moje Bobo, pamiętam takie wiśniowe. Polo. Z takim długim siodłem i z wysoką kierownicą. Wyglądał trochę jak taki chopper amerykański. Chopper. No, chopper to nie był. Raczej rower-oper. Ale kierunek interesujący. Rowerek był no taki, jak to były wtedy takie rowerki. On był dosyć taki solidny. No. Zdjęcie przyniosłem. Ten ciemniejszy facet to jestem ja, jak mam 4 lata. Ten blondynek to mój brat, jak ma 2 lata. Miejsce akcji MDM. Dwa rodzaje były rowerów. Ten mój był gorszy, bo miał ostre koło. O! I wszyscy mieli takiego, co tam się można było pedały do końca kręcić do tyłu. A mój niestety był bardzo prymitywny i hamował. Nawet nie pamiętam, jaki miał kolor. Najprawdopodobniej czerwony, bo był bardzo szybki. Miał przedni hamulec już, co się wtedy nie zdarzało. Ja zjeżdżając z góry, wykorzystałem ten przedni hamulec, wywaliłem się kompletnie i przez to rodzice im później nie kupili motorynki. To było straszne. To jest świat. Uhuhu, motorynka. Zanim w ogóle można było marzyć o rowerze czy skuterze, najpierw trzeba było nauczyć się na nim jeździć. Ksiądz mnie nauczył, który mnie gonił z pałą na ulicy Chełmskiej przy kościele. Jabłka mu kradłem z sadu i jak wyleciał, żeby mnie tam pobić, no to ja wtedy złapałem pierwszy rower, jaki tam i wskoczyłem na rower i uciekałem. Nie wiedziałem, jak się zatrzymać i wpadłem do strumienia. Dziadek Władek. Dziadek Władek i... O ile pamiętam, nie było to z użyciem kijka. I kijek prawie w plecach. Nie, to wtedy wszyscy jeździli z kijami. Tak, w pewnym momencie tata puścił. Tata puścił, ja nie zauważyłem i pojechałem. Chciałem skręcić, to się wywaliłem. Tak, spadłam i wybiłam prawie sobie oko. Szycie głowy, gdzieś porozwalane tutaj usta i tak dalej. Ja miałem za krótkie nóżki jeszcze. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Dużo było problemów z tą nauką jeżdżenia i dużo bólu, potłuczonych kolan, ale kochałem mój rower. Każdy kochał te porozbijane kolana, starte łokcie, porozbijane głowy. To były czasy. Mieszkałem na wsi u babci. Moi rodzice pracowali w Warszawie, mieszkałem tam na wsi i tam właśnie dostałem pierwszy rowerek, którym jechałem sobie po tej wiosce, po ojcowiźnie mojej i napadł mnie tam indyk, który, że prawie, no, zrobił mi, podziobał mnie porządnie. Zasłoniłem się tym rowerkiem właśnie. W miejscowości, w której mieszkam, są takie góry, że nie mam siły pod nią wjechać. Więc jeżdżę najczęściej do teściowej, która mieszka tam, powiedzmy, z 200 metrów, bo pod górkę to już mi się nie chce. Ja dostałam rower w 12... Nawet nie, w 10 wiośnie, że tak powiem, mojego życia. Ja jeździłam na nim akrobatycznie na ulicy wśród samochodów z nogami na kierownicy, więc może to nawet troszeczkę denerwowało służby drogowe wtedy.
To były takie czasy, że po prostu myśmy wychodzili z moją siostrą na pół dnia z domu. Moja matka nie wiedziała w ogóle, gdzie my jesteśmy i nawet chyba nie pytała i nie miała z tym żadnego problemu. A myśmy jeździli na tych rowerach, gdzieś, no wszędzie, gdzie się dało. I to była taka cudowna, radosna wolność. Więc do dzisiaj rower kojarzy mi się z wolnością i z bulwarem nad morzem, po którym się śmigało na tym rowerze. I ten rower był moim absolutnie najlepszym przyjacielem. Chyba nigdy potem nie miałem już żadnego pojazdu, który by wywoływał takie emocje we mnie. Ja go kochałem po prostu. No. Tysiące bujek, uratowanych, złamanych nosów i rąk dzięki jego szybkości. Kochałem, ścigałem się z kolegami. No to było po prostu jakiś zupełnie inny stan umysłu. Wsiąść na coś i jechać. To było fantastyczne, no. To są takie rzeczy, które się pamięta, no. I wtedy, może dlatego, że były dwa kanały w telewizji, a szczytem marzeń była Amiga, no. Więc internetu nie było, Show Up TV nie było, Tindera nie było, ale był BMX. Witamy w programie Mój Pierwszy. Dzisiaj o pierwszych wehikułach, czyli pojazdach naszej młodości. Zdarzało wam się zderzać? Mieć kraksę? Kolizję? Innymi słowy, czy pamiętacie swój pierwszy dzwon? Kraksy nie miałem jeszcze, odpukać. Odpukać nie, we wszystko, co tu jest, mogę odpukać. Byłem trochę nieuważnym kierowcą. Gdzieś tam przetarłam, gdzieś tam otarłam. Wielokrotnie udało mi się uderzać w jakieś drzewa. Zjeżdżałem, miałem skrzywioną kierownicę i niestety nie byłem w stanie odbić w lewo. Albo drzewo, albo słupek. Wjadę w zaspę śnieżną, a tam jest akurat słupek. Pierwszy i ostatni raz byłem przerażony w samochodzie. Tego typu rzeczy. Ojciec przyprowadził nowego Trabanta, postawił go pod domem. Ja wsiadłem do samochodu, odpaliłem i dosłownie po 10 minutach przyjechałem samochodem z powrotem, ale już po dachowaniu. Także dach się zerwał w tym samochodzie, głowa rozcięta, krew się leje. Przekręciłem się dwa razy, samochód stanął na kołach i wróciłem nim do domu. No to już się zrobił kabriolet, no bo się połamał dach. Kiedyś mi się zdarzyło strasznie głośno śpiewać w samochodzie. Prowadziłem, gdzieś byłem tak zajęty tą piosenką, że nie zauważyłem, że gdzieś wjechałem na jakiś wysoki krawężnik i wjechałem w jakiś płot domu w drodze z Łodzi do Warszawy. Także nie mogę śpiewać, jak prowadzę samochód, to już wiem. Miałem taki samochód, taki model Excel sprowadzony ze Stanów, do dzisiaj zresztą jeździ, i przewaliłem w nim Czecha. Jechałem w Katowicach, Czech wyjechał na środek drogi, ja mu przywaliłem, policjant spisał protokół, jemu dał mandat, mnie tam puścili, musiałem całą tam maskę. Jak pamiętam, mechanik, dzisiaj tę rozmowę pamiętam, mówię, no jak tam, proszę pana, co z tym samochodem? On mówi, pan, jest problem, bo mordka mu się skrzywiła. Ja mówię, a co to znaczy? A on mówi, no i zaczął tłumaczyć, że ta rama, na której jest samochód, czyli taki prostokąt, coś jak rama od łóżka, ona została na skutek uderzenia trochę przekrzywiona i to już nie jest takie hop-siup. I oni, ja mówię, to co, to do wyrzucenia? A on mówi, nie, no to my mordki prostujemy przecież, no. W dzisiejszym odcinku o pojazdach wszelkiej maści opowiadałem wam ja, Włodzimierz Ziętarski. No bo się po prostu na tym trochę znam.